Trevignano Romano, 11 września 2021 roku, orędzie Maryi. Drogie dzieci, dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie w waszym sercu. Dzieci umiłowane, jakże liczne są moje łzy, które spływają na tę ludzkość, która oddała się grzechowi. Módlcie się za mój Kościół, który obecnie jest w ciemnościach, tych samych, które ogarną was, ale kto ma wiarę, ten nie będzie musiał się lękać. Ja, wasza matka, umieszczam każdego z was we właściwym miejscu. Musicie walczyć jako prawdziwi żołnierze. Waszą główną bronią jest modlitwa i różaniec święty, najpotężniejsza broń przeciwko szatanowi, który jest teraz dużo bardziej zagniewany, gdyż wie, że jego czas dobiega końca. Dzieci drogie, bądźcie zawsze blisko modlitwy, nigdy się od niej nie oddalajcie, ponieważ będzie ona jedyną rzeczą, jaką będziecie mieć w czasach, które właśnie nadchodzą. Dzieci moje, róbcie zapasy jedzenia, bo głód jest u drzwi. Bądźcie zjednoczeni jak bracia i idźcie naprzód, bez jakiejkolwiek obawy. Kto jest blisko Pana, ten nie może dać sobie zranić serca przez wszystko to, co ma nadejść, gdyż On zaspokoi wszystkie wasze potrzeby, jakiekolwiek by nie były. Teraz błogosławię was w imię Przenajświętszej Trójcy, Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.